Możemy zaczynać. My jesteśmy przedstawicielami Shadow Cube, czyli w głównej mierze zgrai studentów z różnych łódzkich uczelni pracujących nad grą Memory of Soul. To jest właśnie screen z naszej gry, o której powiemy trochę więcej później. W naszej prezentacji, którą zatytułowaliśmy Indyk na 30 osób, czyli o tym, jak studenci na RPG się porwali, chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak formował się nasz zespół, ale przede wszystkim o tym, jak zarządza się takim dużym, niezależnym projektem i dużym, niezależnym, no nie możemy powiedzieć dużym zespołem, który nie ma żadnych formalnych ani prawnych jeszcze rozwiązań. Opowiemy trochę o zespole, o naszej grze, a potem przejdziemy do omówienia problemów, wyzwań, na jakie można natrafić, porywając się na dużą grę RPG w niezależnym zespole. Tak więc na początek trochę o naszej grze, to nazywa się Memory of Soul. Główną bohaterką gry jest Meira, jest to widząca, która potrafi zajrzeć w głąb czyjejś duszy. Meira przybywa do osamotnionej wioski w górach, do wioski Eirat, na prośbę swojego dawnego mentora Ezeara, który to zleca jej rozwiązanie, rozwikłanie zagadki śmierci jego przyjaciela Kowala. I podczas gry Meira będzie musiała właśnie odpowiedzieć na pytanie, rozwikłać tą zagadkę tego dosyć tajemniczego morderstwa. Cecha unikalna naszej gry to, że to jest action RPG z połączeniem, z dodatkiem przygodówki detektywistycznej. Mamy rozbudowany system walki, który opiera się na w pełni modyfikowalnych jackach umiejętności, polegający na tworzeniu długich łańcuchów ciosów na przemieni fizycznych oraz magicznych. Mamy też specjalny tryb detektywistyczny, w którym będziemy to poszukiwać śladów i starać się rozwiązać kolejne zagadki, znaleźć mordercę w końcu. Mamy też duży nacisk położyliśmy na względy fabularne, na fabułę, na historię. No i tutaj warto wspomnieć, że nasz świat jest w pełni autorskim uniwersum wymyślonym przez nas. Teraz chciałbym już oddać tutaj głos Kamilowi, który opowie o tym, jak to się zaczęło, a co jest teraz. Początek prac nad grą datujemy na rok 2010. Wtedy to zalążek zespołu, parę osób wyszło z taką inicjatywą stworzenia właśnie gry RPG. Wybór na taki typ gry padł głównie dlatego, że w grze takiej fabularnej w trójwymiarze możemy połączyć różnych twórców, tak? To musi być interdyscyplinarny zespół dający możliwości współpracy ludziom o różnych talentach. Dzisiaj, 3 lata później, zespół rozrósł się do około 30 osób. Może to jest troszeczkę liczba zawyżona, bo wiadomo, że jeżeli pracujemy jako studenci, jako właśnie pracownicy, którzy nie zarabiając na grze indie, muszą się jakoś utrzymać, to nie całość zespołu pracuje przez cały czas, prawda? Czasem są jakieś przerwy, czasem jest jakiś crunch, jakaś sesja. Więc liczba 30 osób nie zawsze jest taka pełna, tak? To nie zawsze są wszystkie aktywne osoby. Około 15 osób zajmuje się voice actingiem, tak? Do RPG-a potrzebujemy podłożonych głosów. Niedawno nawiązaliśmy jeszcze współpracę z osobnym zespołem, który już zaczął pracę nad jedną zamkniętą częścią gry, pewnym jej elementem. I cały czas trwa rekrutacja, ciągle przyjmujemy nowe osoby. To, co udało nam się już jakby załatwić, to jest silnik SNTL polski napisany przez jedną osobę. Jesteśmy jego licencjobiorcami. Używamy systemu Petworks do wersjonowania kontentu gry. O tym jeszcze Zosia będzie mówiła później. Część lokacji mamy ukończoną, fabułę mamy zamkniętą w tym podstawowym wymiarze. Nasi programiści w dużym stopniu przebudowują silnik, żeby dostosować go do naszych potrzeb, ponieważ nie do końca jest dla nas wystarczający.
napisali już sporo systemów, edytorów, które właśnie na przykład te system walki, tak, te modyfikowane drzewka ciosu załatwiają. Dodatkowo też budują narzędzia dla projektantów poziomów, które pomagają im budować świat. Mamy tutaj takie hasło Build Maszyna, pod tymi dwoma wyrazami kryje się program uruchomiony na serwerze Verforce, który codziennie wieczorem, czy po jakichś większych zmianach w kodzie, buduje grę, a więc codziennie wieczorem wiemy, że mamy zbudowaną nową wersję gry. No i mamy też Bug Reporter, dzieło jednego z naszych programistów. To jest taki mały system, który w razie wysypania się gry umożliwia poinformowanie o tym programistów i przesyła im cały zestaw informacji potrzebnych do rozwiązania tego błędu, znalezienia miejsca w kodzie, które jest widocznie wadliwe. Gdzieś po drodze, podczas pracy nad grą, pojawiliśmy się na Greenlightie. Nawiązaliśmy współpracę z studenckim Radiem Żak Politechniki Łódzkiej, którym jesteśmy wdzięczni za udostępnianie nam sprzętu i know-how, jak nagrywać dialogi. Dzięki nim brzmią naprawdę dobrze. Zajęliśmy się nagraniami motion capture. Tu jest bardzo fajne rozwiązanie, też dosyć tanie, ale to o tym może, jeżeli kogoś będzie interesowało, to mogę powiedzieć później. I mamy już trzycyfrową liczbę gotowych asetów graficznych. Pod pojęciem asetu graficznego rozumiemy tutaj jakiś rysunek, model, postać. I teraz dochodzimy do clou programu, czyli dlaczego pomimo takich garażowych warunków i tego, że taka gra RPG jest dużym projektem, tak, dosyć złożonym, dlaczego na ukończenie takiej gry potrzeba więcej niż 3 lata, tak? I tutaj pierwszą przyczyną jest stopień złożoności wykonania takiej gry. Kiedy 3 lata temu zajęliśmy się nią, zastanawialiśmy się, co musimy mieć, żeby zrobić taką grę, prawda? I tutaj chciałbym uruchomić salę. Proszę, zróbmy teraz taką krótką listę ogólników zupełnych, co jest potrzebne w grze RPG, co trzeba zrobić takiej, żeby taka gra powstała, tak? Słucham. Modele, grafika. Super, grafika. Silnik. Co chcemy jeszcze? Fabuła, okej. Okay. Ludzie, dobra, ale mówię o tym, o kontencie, tak, o zawartości. Co? Materiały dźwiękowe. Dźwięk, dobra, dźwięk, muzyka, coś takiego. Dużo questów. Questy, dobra, super. Jeszcze jakieś pomysły? Pomysły na dodatki, na przykład questy poboczne, jakieś... No dobra, to już duże szczegóły. Może na przykład jakieś... Statystyki, tak, levelowanie postaci. System walki związane. Walka, no jak walka, to jacy przeciwnicy, prawda? Może jakieś... Tak, właśnie rozwój postaci. Animacje, okej. Okay. Taką podobną listę chcieliśmy zrobić właśnie 3 lata temu. To jest taka wykonana na potrzeby tej prezentacji. Tutaj są jeszcze jakieś skrypty się pojawiły, przedmioty, lokacje, tak, oczywiste rzeczy. I to jest, myślę, przedstawia pojęcie takiej właśnie przeciętnego gracza, osoby nie zajmującej się tworzeniem gier, co musi być, żeby gra powstała, tak? I tak myśleliśmy właśnie 3 lata temu. Otóż to jest nie do końca prawda, bo rzeczywistość tak na dzień dzisiejszy wygląda bardziej tak. To jest taka lista przygotowana przez jedną osobę i tutaj na pewno nie jest kompletna, nie jestem pewny, chyba nawet się tutaj coś nie zmieściło. W każdym razie widzicie, że jeżeli zaczniemy wchodzić w te punktowaną listę na początku, to robi się tego znacznie więcej. Oczywiście nie będziemy tego omawiać, no bo do jutra stąd nie wyjdziemy. W każdym razie chcieliśmy pokazać tym slajdem to, że zrobienie RPG-a to jest naprawdę złożony proces i o tym, jak radzimy sobie z takim wyzwaniem, będzie mówić dalej Zosia. Okay. Ja się nazywam Zosia Maracka, zajmuję się u nas designem. I chciałam trochę teraz opowiedzieć o tym, jak my się w ogóle organizujemy, tak? Ponieważ jesteśmy ludźmi, część z nas jeszcze studiuje, część z nas już pracuje i poświęcamy temu tylko i wyłącznie swój wolny czas, nikt nie pracuje nad tą grą na pełen etat. Gra jest bardzo duża, jak zresztą Kamil przed chwilą na slajdzie pokazał, po prostu jest milion składowych.
No i co żeśmy sobie wymyślili, żeby to jakoś działało? No i zespół już po tych 3 latach na tyle wyewoluował, że ta struktura zespołu jest w tym momencie taka pseudohierarchiczna, to znaczy mamy kilka osób, które tym zespołem zarządzają. Na ich barkach spoczywa podejmowanie jakichś tam decyzji i kierowanie poszczególnymi działami. Mamy takich 5 głównych działów, czyli programowanie, design, level design, concept art, grafika 3D. No i tutaj te osoby są odpowiedzialne za zarządzanie tych działów. Niestety nie stać nas na to, żeby były to jakieś osoby, które się stricte zajmują organizacją i tam klepią coś w Excelu i wszystko nadzorują, więc wszystkie te osoby też biorą czynny udział oczywiście w pracach tych działów. A oczywiście mamy jakieś różne działy poboczne, które może trudno nazwać działami, bo często są na przykład jednoosobowe i są to na przykład testerzy, muzycy itd. itd. I też każdy z tych działów ma jakąś swoją własną specyfikę pracy, tak? Inaczej będą pracować programiści, innych narzędzi będą potrzebować, inaczej będą pracować artyści. Więc może nie będziemy tutaj omawiać, jak to wygląda w każdym z tych działów, ale później na przykładzie designu powiem parę słów. Główną taką platformą, od której zaczęliśmy i która się ostała do dziś, jest forum, przez które służy w zasadzie do ogólnych spraw organizacyjnych, do wymiany informacji. Każdy tam ma swoje konto i można się w ten sposób porozumiewać. Z początku była to główna platforma też do przechowywania i zarówno dokumentów, jak i asetów graficznych. Nie do końca się to wszystko sprawdzało, dlatego to trochę żeśmy zmodyfikowali w tym momencie. Oczywiście kod, jak i asety są na repozytorium przechowywane. Używamy Perforce'a i jest to bardzo dobre rozwiązanie, o tyle, że po prostu każdy, kto jest zainteresowany najnowszym buildem, bądź na przykład designerzy, którzy sobie wymyślili questa, że idziemy od, nie wiem, babuszki z chatki A do punktu B, wymyśliliśmy super quest i ładnie go narysowaliśmy sobie na karteczce, to teraz włączymy sobie najnowszą mapę i się okaże, że niekoniecznie to działa tak, jak żeśmy to sobie obmyślili. I to jest fajne, bo możemy sobie na bieżąco wszystko sprawdzać i monitorować. No i oczywiście mamy własne serwery, które nam to umożliwiają i w ten sposób się wymieniamy tymi najnowszymi wersjami. Używamy też czegoś takiego jak tablice Trello do wydzielania zadań i monitorowania postępu. To się wzięło trochę z takiej metodologii agile'owej, czyli z tych metodyk zwinnych, które są stosowane generalnie w produkcji oprogramowania. My stricte rzecz biorąc metodyk zwinnych nie możemy stosować, bo po prostu, no tak jak mówiłam, nie pracujemy nad tym projektem na pełen etat i to by się tutaj zdecydowanie nie sprawdziło. Natomiast no, to jest jakaś jedna z tych rzeczy, które żeście sobie stamtąd wyciągnęli i w skrócie można to wyjaśnić w ten sposób, że mamy 3 kolumny z rzeczami, które są do zrobienia, które są robione w trakcie i które już są zrobione. I każdy ma jakąś swoją karteczkę z danym zadaniem, które w tym momencie robi i po prostu je sobie przekładamy. To jest w formie cyfrowej, to jest darmowe narzędzie i wszystkim bardzo polecamy. I to właśnie fajnie umożliwia śledzenie zadań i też patrzenie, czy ktoś został bez zadania, może nic nie robi teraz i co się z tym wszystkim dzieje. Mamy też osobną tablicę na tak zwany backlog, czyli taką listę wszystkich zadań, które musimy wykonać, żeby skończyć projekt. I one są też podzielone na różne priorytety, tak? Znaczy mamy 5 różnych priorytetów. Pierwszy to jest, co musi być, żeby to w ogóle była gra, co musi być, żeby to była nasza gra i tak dalej, aż do 5, który no, byłby super, ale pewnie i tak nam się nie uda. Kolejna rzecz, która jest taka dość istotna i żeśmy sobie wypracowali taki sposób, to jest napisane pipeline asetów. Aset, czyli taka, no, jakiś element, tak, który się znajduje w grze. No powiedzmy na przykład jakaś grafika 3D, czyli jakiś model. U nas to wygląda w ten sposób. Jest sobie designer, który sobie wymyślił, że jest quest, gdzie powiedzmy jakaś postać musi nie wiem, zdobyć księgę, która leży na takim stoliku. I ten stolik jest bardzo specyficzny, bo on jest w takiej chatce, która się zupełnie stylistycznie różni od wszystkich innych, bo tam mieszka, nie wiem, szalony technomach, powiedzmy. No i jeszcze w tym stoliku to musi być taka ukryta szufladka, bo tam będzie kluczyk do takiej tajnej skrzynki i tak dalej, i tak dalej. No i on to sobie spisuje
opisuje jakąś tam stylistykę, jak to ma wyglądać, może dać jakieś referencje, musi powiedzieć, jaka jest rola tego przedmiotu, po co on tam w ogóle będzie. I wrzuca do odpowiedniego wątku i wtedy koncept artyści na to patrzą, rysują swoje propozycje, pojawia się tam jakaś dyskusja. No i oczywiście jest to proces iteracyjny, ponieważ często trzeba coś tam zmienić, coś się nie podoba, coś trzeba w inną stronę trochę popchnąć. Później następuje akceptacja i to się porusza dalej po kolejnych działach, czyli grafika 3D, grafik patrzy sobie na ten rysunek i stwierdza, że okej, ten koncept jest super, mogę z niego sobie modelować dalej. No i dalej kolejne etapy, no tutaj może animacja w przypadku stolika to niekoniecznie, ale weryfikacja siatki, na końcu jest integracja, czyli już wrzucenie tego modelu czy tego elementu po prostu do gry w konkretnym miejscu, level designer bierze ten obiekt i możemy już go tam podziwiać. I to jest, to się sprawdza, jest w miarę czytelne i w sumie korzystamy z tego rozwiązania cały czas i wydaje nam się, że to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście spotykamy się przynajmniej raz w tygodniu albo i częściej, bo jednak spotkanie twarzą w twarz nie zastąpi, no nie może być zastąpione przez żadne forum ani Skype'a, chociaż to też są jakieś tam pomocnicze narzędzia, które się przydają. Spotykamy się zarówno w jakichś grupach poszczególnych działów, żeby omówić konkretne rzeczy, jak i całym zespołem, bo jednak często jest tak, że po prostu jest potrzebne to, że może sobie ten designer pójść do programisty i się zapytać, czy wy możecie nam zakodować takie a takie rozwiązanie, albo ktokolwiek z zespołu, żeby mógł przyjść właśnie na przykład do designerów i się zapytać, o co chodzi w tej fabule, bo ja nie ogarniam. No i to na pewno jest dobra rzecz i trzeba się spotykać, no bez tego myślę jest trudno. Praca zdalna też, tak, bo nie możemy się spotykać często częściej niż raz w tygodniu, jest nas tyle osób i mamy takie różne grafiki, tak, że jest to niemożliwe. Więc mamy też swoje grupy Skype'owe, gdzie sobie po prostu możemy codziennie omawiać jakieś problemy czy obecne zadania, także w ten sposób się komunikujemy. To teraz na przykładzie designu. Jak to działa u nas? Wydaje mi się, że takie ogólne wyobrażenie o osobach, które się zajmują designem, czyli innymi słowy projektują grę, czyli projektują scenariusz, wydarzenia, gameplay i tak dalej, no to jest, że siada sobie taka osoba i ona wymyśla super fabułę, daje to programistom i grafikom i mówi zróbcie. Trochę też tak jest, to jest fajne, ale nie do końca. To znaczy oczywiście spotykamy się z multą różnych problemów, o których może nie będę tutaj mówić, ale skupię się na takich formalnych, czysto przyziemnych sprawach, to znaczy dokumenty. To jest zmora każdego designera, wszystko niestety trzeba dokumentować. Nasza fabuła w tym naszym to jest gra RPG, tak? Czyli ta fabuła jest dość skomplikowana, rozbudowana. Mamy multum jakichś tam questów pobocznych, questy główne, dialogi, które, tak jak mówiliśmy, są też nagrywane i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jeżeli my tego sobie nie spiszemy wszystkiego, to nie ma szans, żebyśmy my się sami w tym odnaleźli, tak? Tak jak mówiliśmy, ten projekt już 3 lata trwa, czyli jest bardzo duża szansa, że 3 lata temu umyśliliśmy sobie taki mały kawałek fabuły, do którego bezpośrednio się nie odwołujemy może codziennie, ale na którym zostało coś tam dalej zbudowane, tak? I nie ma szans, żeby pamiętać o każdej rozmowie i dyskusji sprzed kilku lat, tak? I zwłaszcza jeżeli często towarzyszą temu jakieś spory i kłótnie, bo to jest norma, wiadomo. Więc dobrze sobie takie rzeczy po prostu zapisywać. Ponadto jakiś game design document, czyli taki krótki dokument, który opisuje całą grę, przydaje się przede wszystkim do tego, żeby ci ludzie, którzy z nami pracują na co dzień, czyli cały nasz zespół, mógł sobie tam zajrzeć i przypomnieć, co my za grę robimy, tak? My jesteśmy na spotkaniach, można z nami gadać. Robimy czasami takie raz na jakiś czas, opowiadamy o tej fabule, żeby każdy wiedział, jaką grę robi, bo to naprawdę jest fajne, jeżeli się wie, jaką się grę robi. Organizujemy takie spotkania, ale wiadomo, że jeżeli ktoś nie ma z tym na co dzień styczności, tylko robi swój kawałek, to po prostu o tym może dość łatwo zapomnieć, tak? I jest to przydatne też w przypadku, kiedy przychodzą nowe osoby. Jak przychodzą nowe osoby, oczywiście staramy się zawsze z nimi je wprowadzić, ale jednak taki dokument to jest coś takiego łatwego, że po prostu można to dać i kogoś wdrożyć. My te dokumenty, tak jak mówiłam na początku, wrzucaliśmy sobie na początku na to forum, ale żeśmy się zorientowali po jakimś czasie, że jednak trochę się w tym robi bałagan.
To znaczy są różne wersje, coś tam się zmienia, jest milion wątków, w tych wątkach się toczą dyskusje, łatwo jest to zgubić. Także po jakimś czasie żeśmy dojrzeli do tego i wymyśliliśmy sobie, że może wiki, szeroko znane i lubiane, może jest dobrym rozwiązaniem. I w tym momencie stosujemy wiki, żeby tam zapisywać wszystkie rzeczy, które są przyklepane, święto ustalone. Jest to taka nasza encyklopedia gry w tym momencie. To znaczy, to jest bardzo wygodne i wszystkim to polecam, jeżeli będziecie coś takiego kiedyś robić. Wpisuje się jedno hasło i wszystko mam po prostu. Wszystko to, co żeśmy sobie ustalili, wszystko to, co żeśmy wymyślili, wszystko tam jest. Dalej trzecia platforma, powiedzmy, to jest Google Docs, tak? No tak naprawdę to nie traktujemy tego jako osobny byt, bo sobie po prostu linkujemy z wiki. Google Docsy to po prostu używamy dlatego, że umożliwiają nam stosowanie wygodnej formy do niektórych rzeczy. To znaczy takie elementy jak listy dialogów razem z ich stanem na przykład, że jest napisany, nie napisany, do poprawy, nagrane, ale trzeba nagrać jeszcze raz, bo aktor se pleni albo coś tam. Do takich list, do rozpisywania jakichś rozwiązań gameplayowych, typu na przykład jak się nam będzie postać rozwijać, albo jaką mamy listę czarów, co one nam będą dawać itd., itd. No to po prostu najzwyklejszy formularz Excelowy, no w tym wypadku Google Docs po prostu umożliwia nam kolaborację, że tak powiem, wspólną i to jest fajne. No i dalej, tak jak wspominałam, forum dlatego, że w designie zwłaszcza się toczy mnóstwo dyskusji, one są najbardziej owocne, jeżeli są toczone na żywo, ale jednak, no tak jak mówiłam, nie jesteśmy w stanie się spotykać codziennie, raz w tygodniu się spotykamy minimum. No i to jest takie dobre miejsce, żeby się właśnie wymieniać myślami i toczyć jakieś dyskusje. No i tutaj napisałam 3 razy zmiany, więc to, co powiedziałam, jak mówiłam o wiki, że to święte i przeklepane to jest oczywiście wielkie kłamstwo, bo nie ma czegoś takiego jak święte i przeklepane, bo design jest procesem iteracyjnym i wszystko się cały czas zmienia, tak? Zmienia się dlatego, że w momencie, kiedy my sobie wymyślamy tą fabułę na papierze, to nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jak to się wszystko zachowa, jak my to zaimplementujemy w grze, tak? Choćby to, co mówiłam z mapą, tak? Projektujemy sobie quest, ale w momencie, jak sobie włączymy nasz edytor i zobaczymy na przykład, jak ten teren w ogóle wygląda, to może mieć naprawdę bardzo duży wpływ na to, jak to się wszystko dalej zachowa. Poza tym dodajemy bardzo dużo jakichś nowych elementów fabularnych, tak? Możemy się zorientować w którymś momencie, że okej, fajnie, jest ta postać A, ale tak naprawdę to, co ona robiła, zanim się zaczęła akcja tej gry. W sumie to my nie powiemy graczowi, co ta postać robiła, jego może to nie będzie interesować, ale jeżeli my to sobie ułożymy w głowie, to ta gra będzie się trzymać kupy, tak? Bo czasami z takich rzeczy, które nie są bezpośrednio opowiedziane i napisane, wyrastają jakieś różne otoczki, inne konsekwencje, które powodują, że ta gra, ta fabuła jest po prostu już niewiarygodna. I to są zmiany takie, powiedzmy, addytywne, że tak powiem, ale również zmiany jakichś założeń czasami. Znaczy czasami po prostu się okazuje, powiedzmy przy questach, tak? Nie rozrysujemy sobie grafu, kiedy co się będzie działo, i quest Marysia pożycza cukier od Gosi już nie będzie się mógł odbyć w tym miejscu, bo one się wcześniej pokłóciły, no kurczę. No i takie rzeczy się po prostu czasami nie da przewidzieć, trudno jest je przewidzieć i trzeba być otwartym na zmiany. I po to też jest ta dokumentacja, żeby było widać, co się zmienia, kiedy i żebyśmy byli z tym wszyscy na bieżąco. To teraz wracając do ogółów. Problemy, na jakie natrafiamy w zespole i rozwiązania. Czasami tych rozwiązań nie ma, ale staramy się jak możemy. Pierwsza rzecz to jest logistyka spotkań. Przy takiej ilości osób, jaka jest w naszym zespole, jest niemożliwością, żebyśmy my wszyscy mieli jedną godzinę w jednym tygodniu, żebyśmy wszyscy mogli przyjść się spotkać i porozmawiać. Stąd te forum, Skype i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wybieramy taki czas, który największej ilości osób pasuje. Dalej, wolny czas. Tak jak mówiłam, my wszyscy robimy tą grę w czasie wolnym i niestety nie pracujemy nad nią na pełen etat i jest nam strasznie, strasznie trudno planować, bo każdy z nas ma jakieś swoje zajęcia, swoje własne życie. Ktoś ma sesję, ktoś pracuje gdzieś tam w jakiejś firmie i też nie może w danym momencie na przykład. I
planowanie sobie jakichś milestone'ów, jakichś konkretnych terminów, gdzie coś ma być skończone, jest naprawdę dużym wyzwaniem i nie zawsze się to udaje. I w zasadzie to jest chyba taki największy problem, z jakim się borykamy, bo tak naprawdę na to nie ma rozwiązania, tak? Pracujemy za darmo, nie mamy budżetu i po prostu musimy sobie radzić jak możemy. Z tym się wiąże też to, że trochę za mało mamy ludzi w zespole i cały czas szukamy. I motywacja zespołu, tak? Znaczy w momencie, kiedy czasami niektóre prace się posuwają wolno i ludzie nie mogą sobie zagrać w najnowszego builda, no to sobie myślą, że nic się nie dzieje, tak? A niekoniecznie tak jest, bo programiści na przykład pracują bardzo dużo i ciężko, ale w tym momencie na przykład kodują jakieś narzędzie dla level designerów do ustawień środowiskowych albo do czegoś tam. I no, nie jest to tak, że ktoś sobie włączy najnowszego builda i patrzy, wow, nowa lokacja, ale się dzieje. No niestety nie, oni robili coś innego, co jest też niezbędne, ale po prostu tego nie widać, tak? I no tutaj z tego powodu też czasami motywacja niektórych osób siada, bo to wszystko się toczy dość powoli i nie wszystkie efekty są widoczne. Dalej licencje na narzędzia. Nie mamy budżetu, więc to też jest problem, z którym się borykamy. Na przykład na licencje na silnik żeśmy się składali. Nie na wszystko nas stać, więc po prostu zbieramy to, co możemy, tak, i jakoś sobie radzimy. Bądź używamy darmowych narzędzi, tak, które bądź zawsze darmowy. Następują to płatne. Dalej, licencje na dział i poufność informacji. W którymś momencie żeśmy się zorientowali, że jesteśmy zespołem ludzi, którzy się lubią, którym fajnie się ze sobą pracuje. Robimy coś na jakąś grę, którą mamy nadzieję, która ujrzy światło dzienne. Mamy z tego dużo zabawy, ale w sumie jak kiedyś się znajdzie jakiś wydawca, to on chyba będzie chciał mieć gwarancję, że na przykład mamy prawa do tego wszystkiego, co jest w tej grze, tak? Po pierwsze. Po drugie, że jeżeli on będzie chciał wydać tę naszą grę, to że na tydzień czy dwa tygodnie przed premierą ktoś się nie wygada z całej fabuły, przykładowo. No i niestety, żeśmy się zorientowali dość późno, tak? Że jest taki problem. W momencie, kiedy jest taka rotacja ludzi w zespole, bo ci ludzie przychodzą i odchodzą, cały czas. Jest jakiś tam, powiedzmy, trząs zespołu, który cały czas jest, ale jednak ludzie czasami się, no, jest słomiany zapał albo po prostu na przykład no, nie dają rady czasowo. No okazuje się, że trzeba podpisać po prostu umowy, tak? Czyli normalnie prawne jakieś papierki, że my mamy prawo do tego, żeby używać w grze to, co ty nam zostawiasz. Bo my wszyscy poświęcamy swój czas po to, żeby stworzyć grę. To jest nasz główny cel, tak? Wszyscy poświęcamy ten czas po to, żeby ta gra powstała. Więc to jest dla dobra każdej osoby, która jest w tym zespole, bo każdemu z nas na tym zależy i po prostu no, może być problem, jeżeli z jakąś osobą, która odeszła, z jakichś powodów stracimy kontakt na przykład, a zostawiła nam całkiem spory kawałek gry. Albo że komuś się przypomni o tym, nie wiem, na tydzień przed premierą, także ja to jednak nie chcę, żeby ten mój model tam był, tak? To jest model głównej bohaterki. No to problem. Zresztą właśnie mieliśmy taki problem, że nie jesteśmy żadną firmą, nie jesteśmy jakimś ciałem prawnym czy podmiotem, więc mieliśmy prawny problem, jak można w takich warunkach spisać umowy, więc wpadliśmy to na ciekawy pomysł po konsultacjach z prawnikami, oczywiście, że podpisujemy umowy między sobą. Więc tak naprawdę jesteśmy jeszcze bardziej związani ze sobą w zespole, no bo przy złamaniu umowy będziemy się procesować sami ze sobą. Tak. Dokładnie. No więc, tutaj jest kolejny screen z zachodzącym słońcem jako symbol końca wykładu. I kontynuując temat, że brakuje nam ludzi do zespołu, cały czas poszukujemy ludzi, zwłaszcza programistów, grafików i animatorów, level designerów, czyli projektantów poziomów i level artistów, czy jakkolwiek to się odmienia. Także jeżeli ktoś z Was albo ktoś z Waszych znajomych miałby ochotę sprawdzić się i spróbować swoich sił, to zapraszamy, nie należy się bać, można zawsze przyjść, porozmawiać i my chętnie taką współpracę podejmiemy. Głównie zależy nam na zapale, nie na umiejętnościach do końca. Tak, bo my się sami wszyscy bardzo dużo uczymy i żeśmy się bardzo dużo sami nauczyli przez te parę lat. I tak, najważniejsze jest, żeby mieć chęci, żeby być systematycznym i konsekwentnym. Tutaj jest do nas mail na dole, kontakt@shadowcubestudio.com, bądź też na naszej stronie www.memorofsoul.com. Zachęcamy do polubienia nas na Facebooku.
Na Steamie jesteśmy w dziale koncept, bo nie mieliśmy filmiku z gameplayu i ludzie nie lubią, jak nie ma filmiku z gameplayu, więc musimy się przenieść z powrotem. Także nie wiem, czy można na nas głosować, tak? Można tam, nas głosować, tam, ale, można, ale to... trzeba wejść w zakładkę workshop na, tak, na gminacie. I 5 sekund przed czasem, żeśmy się zmieścili, tak. Dziękujemy. I jeżeli może jeszcze jakieś pytania... Można zapytać o coś? Jasne. Bo wspominałeś, że najciekawszy punkt dla mnie tam był taki motywacja ludzi. Motywacja ludzi. Tak naprawdę 30 osób jest twórcami, ale jest hierarchiczna struktura. Zawsze jest designer, powiedzmy jakiś tam art director, a cała reszta ludzi, no to w normalnej firmie to są powiedzmy sobie wyrobnicy, żeby to było spójne. I teraz ci ludzie normalnie są motywowani pieniędzmi. Tutaj pieniędzy nie ma, więc ludzie chętnie robią coś za darmo, ale jak mogą wyrażać siebie. I jak rozwiązujecie problem, że albo będziecie mieli ludzi, którzy się szybko zniechęcają, bo nie mogą wyrażać siebie, albo będziecie mieli totalny eklektyzm i totalny zlepek różnych styli i koncepcji. Jak to rozwiązujecie? To jest najfajniejsze w tym, co Znaczy, wydaje mi się, że największą motywacją dla ludzi jest to, że oni mogą brać udział po prostu w takim dużym projekcie, w którym normalnie nie mieliby okazji brać udziału, tak? Znaczy, dla mnie jako designer, powiedzmy, mówiąc o sobie, tak? Nie. Ja to tobie, wiesz, ty jesteś designerem, a powiedzmy, jak ten człowiek, który tam ma siedzieć i rysować nocami przez 3 lata. Znaczy, nie wiesz, nie, no, oni też mają wiesz, jest jakiś tam opis rzeczy do zrobienia, tak? I oni mają jakąś tam, nie wiem, jak to powiedzieć... Wolność. Tak. No, jakoś się wymieniamy tymi pomysłami i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że no mamy sporo osób, które też budują swoje portfolio, będąc w naszym zespole, więc to jest trochę tak, że my jesteśmy tutaj, bo się uczymy, tak, wszyscy. Po pierwsze, że chcemy zrobić grę, ale po drugie, że to jest miejsce, gdzie można sobie właśnie zrobić portfolio, mieć jakiś cel. Dlatego na przykład w tych umowach mamy zapisane, że możemy publikować te prace, bo no nie możemy żądać od kogoś, żeby trzymał je w biurku w momencie, kiedy on jest w tym zespole po to, żeby móc sobie robić portfolio i pokazać przyszłemu pracodawcy, tak? Dobra, zresztą, przepraszam cię, każdy grafik ma odrobinę inny styl. Jak sobie radzicie z tym, że ktoś na przykład zrobi kupę lokacji, a potem powie, a mam to w nosie, wyjeżdżam za granicę. Jednym z elementów właśnie tej ścieżki przechodzenia setu tego pipeline'u jest weryfikacja modeli przez design. Także jeżeli stylistyka nie będzie za bardzo odbiegała, to designer po prostu cofnie taki model i nie wpuści go do tego. A macie jakiś deadline? Tak, staramy się układać sobie deadline, znaczy zakładać deadline'y kolejne. Najczęściej się one trochę przesuwają, ale najbardziej dla nas motywujące są właśnie takie spotkania, jak na przykład ze twórców gier, czy gdzie się pokazujemy, wtedy potrafimy w 2 dni zrobić pracę, dwa miesiące, więc właśnie... Dobrze, ja przepraszam, muszę przerwać, bo naprawdę jesteśmy z czasem... A propos deadline'ów. Tak, a propos deadline'ów. Wszystkie pytania, myślę, że będziecie jeszcze do dyspozycji tutaj gości, więc po wystąpieniu zapraszam na pytania. Dziękuję.